Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat związany z Hebrajczyków 4.9. Tutaj dostałem taki komentarz do mojego filmu i cytuję teraz ten komentarz we fragmencie, tylko w tej części pomijającej po prostu jakieś tam inwektywy i tak dalej. Część inwektyw po prostu, żeby nie zanieczyszczać tutaj filmu, musiałem usunąć. I też argumenty niezwiązane z tematem. Więc tak, posługujesz się niestety sfałszowanym przekładem Nowego Testamentu, to znaczy Hebrajczyków 4.9 jest błędnie przetłumaczone. I teraz jako taki trzy kropek daję, bo tutaj ucinam wypowiedź tego piszącego i znowu cytuję jego wypowiedź. Hebrajczyków 4.9 nie mówi o odpocznieniu. Katapuo to jest odpocznienie, natomiast w Hebrajczyków 4.9 jest sabatismos, to jest inne słowo i znaczy tyle co zachowywanie szabatu albo szabatowanie. Koniec cytatu tej wypowiedzi. No więc tutaj no bardzo ciekawa argumentacja, zwłaszcza dlatego, że ona jest fałszywa, gdyż pochwala lenistwo albo zostawienie przekładu niewykonanego. I moje zdanie jest takie, tak jak Piotr mówi, że mam się wytłumaczyć z nadziei mojej, więc nie zamierzam autora tej wypowiedzi, którą cytowałem, przekonywać, a jedynie taki komentarz, który tłumaczy moje stanowisko. Więc tam może sobie być sobota, może być sobie sabat, może być szabat, szabatowanie i nie zmienia to sensu, bo Paweł, apostoł, albo generalnie autor listu do Hebrajczyków, mówi o niebie w tym miejscu. Bo nie chodzi o temat cotygodniowego czy co siedmioletniego sabatu, a chodzi o to, że w przyszłości będzie niebo dla ludu Bożego. I to jest list do Hebrajczyków. 4, 9 werset, a tak zostało jakieś odpocznienie ludowi Bożemu. I teraz tutaj kontekst pokazuje, za się zaznacza dzień niektóry dziś, tak długo po tym u Dawida mówiąc, jako rzeczono, dziś, jeśli byście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcież serc swoich, albowiem jeśli by był im Jozue dał odpocznienie, nie mówiłby był potem żadnym obyczajem o inszym dniu, a tak zostało jakieś odpocznienie ludowi Bożemu, albowiem ten, który wszedł do odpocznienia, jego odpoczywał ten sam od spraw swoich, jako i Bóg od swoich. Starajmy się tedy, abyśmy weszli do tego odpocznienia, iżby kto w on przykład nieposłuszeństwa nie wpadł. Bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne i więcej przerażające nad każdy miecz po obu stron ostry i dosięga aż do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpików i rozeznawcą jest myśli i umysłów serca. Czyli widać wyraźnie, kontekst pokazuje, że chodzi o niebo. Chodzi o niebo, a nie o jakąś cotygodniową przerwę w 72-godzinnym kieracie, bo prawdziwy sabat, jak wiemy, to jest 6 dni robić będziesz dzień, ma 12 godzin, czyli ma być praca 72 godziny. Co ciekawe, ten komentarz napisał człowiek nieuznający sabatu, nieprzestrzegający sabatu. Napisał to w czasie, kiedy powinien być w pracy, więc generalnie łamał sabat, bo sabat to nie jest tylko to, że to jest dzień wolny, tylko święto sabatu składa się z takich elementów jak 6 dni robić będziesz, tak? Czyli od po prostu niedzieli do piątku 12 godzin na dobę, od 6 rano do 18 trwa dzień i 6 dni robić będziesz, a nie będziesz odpisywał na komentarze na YouTubie, bo to nie jest twoje zajęcie zawodowe, więc tutaj już widać, że to ktoś, kto sam kijem nawet nie zamierza sabatu dotknąć do przestrzegania i po prostu taki teoretyk, to są tego typu komentarze, tego typu teoretyków.
No ale wracajmy do tematu. Tam może sobie być sobota, sabat, szabat, szabatowanie, sabatowanie, sobotowanie i to nie zmienia sensu, bo Paweł apostoł mówi o niebie w tym miejscu. To będzie siódmy dzień według kalendarza Bożego. Teraz jesteśmy w dniu piątym, oto teraz dzień zbawienia. Potem będzie pochwycenie Kościoła, zabranie Kościoła z ziemi, wszystkich wierzących z ziemi, bo również wszystkich wierzących, którzy wierzyli w Boga i zasnęli, też będą wzbudzeni z prochu ziemi i zabrani przez Pana Jezusa, jak przyjdzie na powietrze. On jeszcze wtedy nie przyjdzie na ziemię, on przyjdzie na powietrze i zabierze wszystkich wierzących z ziemi, tych, którzy zasnęli i tych, którzy jeszcze są przy życiu. Tak mówi Słowo Boże. Potem przez 7 lat będzie taki 70. tydzień Daniela. I ten 70. tydzień Daniela będzie tym, że przyjdzie człowiek podający się za Mesjasza, wszyscy za nim pójdą, Żydzi też, będzie przywrócone składanie ofiar w świątyni jerozolimskiej, będzie to trwało przez, według tego kontraktu, 7 lat, ale 7 lat to w rzeczywistości nie będzie trwało, bo po 3,5 roku ten człowiek grzechu, który ten kontrakt zawrze z wieloma, złamie go i sam usiądzie w tej świątyni, podając się za Boga. Ten człowiek będzie się podawał między innymi za Mesjasza, za Chrystusa i zwiedzie wielu. I ci wszyscy za nim pójdą, od najmniejszego do największego, wszyscy co do jednego, z wyjątkiem dwóch świadków. O tych dwóch świadkach jest powiedziane, że przez 3,5 roku będą świadczyć na podwórcu już tej odbudowanej świątyni. I oni będą tam mówić, prorokować, i po tych 3,5 roku zabije ich właśnie ten system, ten człowiek grzechu, doprowadzi do ich śmierci. I co tam dalej widzimy? Widzimy, że on podaje się za Boga. Wtedy też będą prześladowani wszyscy, którzy nie chcą się podporządkować. Oczywiście potem będzie leciał środkiem nieba anioł głoszący wieczną Ewangelię, więc ludzie też będą mieli świadectwo z każdego narodu, języka i się będą nawracać. Wtedy też te słowa tych dwóch świadków być może przez wielu zostaną wzięte do serca i wielu Żydów będzie nawróconych. Między innymi 144 tysiące Żydów, z każdego plemienia po 12 tysięcy, plus nieznana ilość Żydów, których mamy wymienionych później, że z każdego narodu języka będą ludzie nawróceni do Boga. Ten 7-letni okres to jest ostatni tydzień Starego Przymierza. Wtedy będzie przestrzegany sabat, wtedy będzie odbudowana świątynia, wtedy będzie to wszystko na terenie Judei się odbywało. Potem przyjdzie Pan Jezus na ziemię i zakończy rządy tego człowieka grzechu i rozpocznie się dzień szósty. Dzień szósty nazywany Nowym Przymierzem. Wtedy Nowe Przymierze się zacznie i będzie trwało według Biblii 1000 lat. Po tym tysiącleciu będzie szatan rozwiązany i zwiedzie wielu. Będzie potem ogień, który pochłonie wszystkich przeciwników Bożych i zacznie się siódmy dzień, o którym mówi właśnie ten rozdział czwarty, dziewiąty werset listu do Hebrajczyków. Sabat, szabat, dzień odpocznienia. I to będzie właśnie o to chodziło, że tu chodzi o niebo w tym miejscu, bo nie chodzi o temat cotygodniowego czy co 7-letniego sabatu, bo przecież te sabaty były różne. Czasami były one też traktowane, na przykład co 7 rok był nazywany też rokiem sabatnim. A chodzi o to, że w przyszłości będzie niebo dla ludu Bożego. Natomiast zupełnie nie zgadzam się z pomysłem o sfałszowaniu tłumaczeń. Czesi mają zarówno w starym przekładzie, jak i w nowym svátek, święto. W miejscu, gdzie ty chciałbyś, miły człowieku, na siłę wstawiać sobotę, svátek to po prostu wolny dzień, święto. Samo słowo G4520 sabbatismos, co możemy zobaczyć tutaj w Nowym Testamencie w języku greckim. I tutaj widać, że jest to tutaj nad moim paluchem,
Mam nadzieję, że widać. Sabbatismos. Tak, sabbatismos. Z tego, co mnie uczono, to jest to jak najbardziej, po pierwsze, rzeczownik. Rzeczownik. Po drugie, w mianowniku, proszę sobie znaleźć książkę z języka polskiego, żeby wiedzieć, co to znaczy słowo mianownik. W mianowniku. I kluczowa rzecz jest liczby pojedynczej, czyli to jest jeden dzień. O jeden sabbat chodzi. Pojedynczy rodzaju męskiego. Nie ma zatem na pewno znaczenia wielu sabbatów, jakie teraz obowiązują w Starym Przymierzu, ani nie będzie miało znaczenia sabbatów, jakie będą obowiązywały, jak w przyszłości nadejdzie nowe przymierze. Lecz chodzi o jeden dzień, o nieskończonej długości jeden dzień, czyli wieczne odpocznienie w niebie. Ta liczba pojedyncza jest tu rozstrzygająca. Jakby to była liczba mnoga, to okej. To chodziłoby wtedy o cotygodniowy, celebrowany dzień odpoczynku po 6 dniach pracy. Oczywiście nikt nie przestrzega tych 6 dni pracy wśród sabbatarian, więc tym bardziej to takie plugawienie dnia sobotniego to jest po prostu przedrzeźnianie Boga. I tylko dlatego, że są to ludzie niewierzący, niezbawieni, Bóg nie interweniuje, bo każdego chrześcijanina narodzonego na nowo na pewno Bóg by ukarał za bluźnierstwo polegające na przestrzeganiu sabbatu w sposób częściowy. Albo przestrzegasz w sposób prawidłowy sabbatu, czyli pracujesz 6 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie od 6 rano do 18, a potem sobie w dzień sobotni odpoczywasz według regulacji Słowa Bożego, albo w ogóle nie rób sobie jaj. I to w ogóle takie podejście połowiczne to jest żartowanie sobie z Boga. Bluźnierstwo przeciwko Bogu, grzeszenie przeciwko Duchowi Świętemu. Oczywiście błędem, i to ogromnym, jest uważanie, że jeśli tam nie ma słowa sobota, sabbat, szabbat, to jest to jakieś nieprawidłowe. Wtedy to jest po prostu pozostawione, nieprzetłumaczone, jeśli tam jest szabat. I wprowadzony jest termin po prostu sakralny, który dla Polaka jest niezrozumiałym terminem. Dlatego protestanckie przekłady od Biblii Brzeskiej miały tam odpocznienie, które jest uczciwszym przekładem, skoro sabbat znaczy po prostu odpocząć. I tutaj pokażę wydany przez sabbatarian przekład Biblii Brzeskiej, werset 9. A tak zostało jakieś odpoczynienie ludowi Bożemu. Tu nad moim palcem. I to jest Biblia Brzeska wydana przez sabbatarian. Przez sabbatarian z kościoła zarejestrowanego w Polsce, Związku Wyznaniowego Sabbatariańskiego, które prowadzi wydawnictwo Duch Czasów. Duch Czasów. Duch Czasów to jest wydawnictwo Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego. Są to sabbatarianie i dziwne, że sabbatarianie Hebrajczyków 4.9 zostawili fałszerstwo. To jest nietrynitarna, antytrynitarna grupa sabbatariańska. No i tutaj mamy, oni dołączyli do tej Biblii artykuł z kolei Znaku Czasów, Znaki Czasów, i bardzo chwalony jest ten przekład Biblii Brzeskiej. Nie nazywają tego fałszerstwem. I ta Biblia Brzeska jest przez nich chwalona, a Znaki Czasu to jest z kolei organ Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie ta Biblia Brzeska jest pochwalona. Mamy też wydawnictwo tak zwanych ewangelicznych Adwentystów Dnia Siódmego, czy też oni też formalnie są związani z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Jest to dzisiejsza Biblia Gdańska. O, właśnie dzisiejsza Biblia Gdańska. I co się dzieje w adwentystycznym wydaniu? To jest to w 100% kontrolowane wydanie przez Adwentystów Dnia Siódmego z Fundacji Źródła Życia. I tutaj otwieramy sobie Hebrajczyków 4.9.
Co jest w Hebrajczyków 4:9? Przeczytam. Hebrajczyków 4:9 brzmi: zatem pozostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Adwentyści nie dali tutaj sabatu. Bardzo ciekawe, prawda? Adwentyści dnia siódmego, kontrolując w 100% przekład, nie dali tutaj sabatu, tylko dali odpoczynek. Więc nawet sabatarianie nie uważają usunięcia tutaj hebraizmu za coś niewłaściwego, tylko właśnie za dokonanie przekładu. Oczywiście oni się tu chwalą bardzo ładnie, tu chyba albo na swoich stronach, że chodzi o dokonanie wiernego przekładu Słowa Bożego. Czyli jeżeli mamy świadectwo dwóch organizacji sabatariańskich, takich jak Chrześcijanie Dnia Sobotniego oraz Adwentyści Dnia Siódmego, obie po dwóch stronach barykady, bo Adwentyści są trynitarianami, mocno zaangażowanymi w ruch ekumeniczny, z kolei sabatarianie z Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego, nie wiem jak jest z ekumenią u nich, ale jeśli chodzi o trynitaryzm, jest to przez nich negowana doktryna biblijna i obie grupy sabatariańskie, zresztą kursy obu tych grup kończyłem i seminarium z Apokalipsy, seminarium z Daniela, też potem te kolorowe kursy jak weszły i też u Chrześcijan Dnia Sobotniego kończyłem kursy biblijne, co najmniej jeden, możliwe, że tam była druga część, nie pamiętam. I też kończyłem kursy biblijne u Jednoty Braci Polskich, czyli też sabatarian, więc ja tą tematykę doskonale znam w tej teologii. Zresztą jedno z pierwszych nierzymskokatolickich wyznań, które odwiedziłem, to byli chrześcijanie Dnia Sobotniego, a też Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Jeleniej Górze. Więc tutaj znam te poglądy. Co tutaj widzimy? Widzimy, że ten argument tego sabatarianina, od którego zaczęło się to nagranie, jest zwyczajnie niepodzielany przez wielu sabatarian. I to jest bardzo prawdopodobne, że autor tej wypowiedzi po prostu się nie zna na przekładach, nie zna Słowa Bożego, nie zna języków oryginalnych, więc nie ma wsparcia i bazuje na baśniach i klędach ludowych, które ktoś mu tam kiedyś przekazał. Taka wiedza, coś jak biotechnologia w wydaniu antyszczepionkowym, coś tego typu, albo płaskoziemcze bełkoty w wykonaniu kogoś, kto nawet nie ma podstawowego kursu fizyki przerobionego na poziomie uniwersyteckim, a co dopiero mówić o doktoracie czy habilitacji. Więc te protestanckie przekłady od Biblii Brzeskiej miały tam odpocznienie, które jest uczciwym przekładem, skoro sabat znaczy po prostu odpocząć. Rzymskokatolickie przekłady, zaczynając od wujka z roku 1593 roku, miały zostawa jeszcze odpoczywanie ludowi. Zostawa jeszcze odpoczywanie ludowi. Ale potem, 6 lat później, po śmierci już Jakuba Wójka, jezuici poprawili to, popsuli i wydanie z 1599 ma już, a tak zostawa sobotowanie ludowi Bożemu, czyli tak jak chce nasz przyjaciel. Więc możliwe, że on jest po prostu jezuitą, który jezuickie idee próbuje nam tutaj zaszczepić, żeby niszczyć chrześcijaństwo. A jezuici nie muszą ujawniać swojego członkostwa, więc to by nawet pasowało, on się na pewno za jezuitę nie podaje, ale przekazuje idee jezuickie. Jeśli mielibyśmy dopatrywać się jakiegoś oszustwa, to jezuickim oszustwem byłoby wprowadzenie jezuickiego sobotowania zamiast odpoczywania, jak miał wujek 1593, odpoczynienie, jak miała Biblia Brzeska,
odpocznienia, jak miała Biblia gdańska, odpocznienie, jak ma Biblia warszawska, protestancka, dzień pokoju, święto, jak mają inne przekłady, gdzie dokonano przekładu. Choć oczywiście nie ma tu żadnego spisku, tak jak powiedziałem. To po prostu część tłumaczy zostawiło to słowo nieprzetłumaczone, czyli zaniechali wykonania tłumaczenia, zostawili po prostu nieskończoną robotę, a część wiernie się wywiązała ze swojej pracy, dokonując przekładu na język polski. W języku polskim w całej Biblii prawidłowo przełożonej po prostu na język polski ani razu nie powinno paść słowo sabat. Takie jest moje zdanie. Ani razu słowo sabat nie powinno się pojawić w całej Biblii. Za każdym razem, gdzie w niektórych przykładach ono w formie sabat występuje, w niektórych przekładach w formie sabat występuje, powinno być oddane jako dzień odpocznienia. Takie jest moje zdanie przy obecnej mojej wiedzy z języka greckiego i hebrajskiego i Biblii jako takiej. I w tym momencie w niektórych przekładach ono w formie sabat występuje, ale nie powinno występować ani razu. Powinno być oddane jako dzień odpocznienia, jako święto, jako dzień odpoczynku. Tam, gdzie niepotrzebnie w polskich przekładach oddano hebrajski odpowiednik jako szabat, sabat, w całości powinien być dokonany przekład na polskie słowo dzień odpoczynku, a odległość drogi sabatniej na odległość na przykład kilometra czy dwóch, w zależności ile jest od Góry Oliwnej do Jerozolimy, do bram Jerozolimy. I taką odległość powinna się tam wpisać. Więc jest to bardzo ważne, żeby jak się dokonuje przekładu na język polski, było to przełożone na język polski, a nie zatrzymanie się w połowie drogi. Więc odległość drogi sabatniej po prostu jest odległością, a nie ma nic wspólnego z sabatem. Nie powinno tam w ogóle słowo sabat padać. Nie ma żadnych silnych powodów, aby sabat gdziekolwiek w tekście sztucznie wprowadzać, gdyż w Polsce u osób niezorientowanych kojarzy się on z sobotą, co jest oczywiście nieprawdą, bo nie ma nic wspólnego z sobotą koncepcja sabatu, choć część sabatów faktycznie przypadała w soboty. Wyłupywanie kłosów w dzień odpoczynku jest czytelne. To samo w sobotę? Niekoniecznie. Nie wiadomo, o co chodzi. I do tego nie każdy dzień odpoczynku był w sobotę. To jest typowe, nie do końca połowicznie przetłumaczone na polski słowo, będące w istocie słowem obcym. Widzisz, jeszcze 60 lat temu, gdy w Europie było sporo mówiących widzisz, mówiących równocześnie językami europejskimi, może i to miało jakiś sens w wersji sabat. Moim zdaniem nie miało nigdy, ale może dałoby się to jakoś obronić. 100 lat temu tym bardziej może dałoby się to jakoś usprawiedliwić. Dziś sabat wśród młodzieży bardziej kojarzy się z sabatem czarownic. Jest to zasługa popularności gier i powstałych licznych produkcji książek związanych z takimi sagami różnymi czarodziejskimi. A na gruncie odnawiającego się neopoganizmu 8 świąt wikiańskich nosi miano sabat, nosi nazwę sabat. To teraz sobie wyobraź, że ktoś słuchający black metalu sięga po Biblii, gdzie jest słowo sabat. Co on tam z tego rozumie? On myśli, że to chodzi o po prostu praktykowanie satanizmu i zupełnie nie rozumie tego. Obecnie zachowywanie sabatu w jakiejkolwiek formie jest bałwochwalstwem, a bałwochwalstwo to grzech równy nieposłuszeństwu, jak mówi nam 1 Samuela 15, rozdział 22. do 24 wersetu. Przeczytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Pierwsza księga Samuela 15:22. I powiedział Samuel, czy takie ma upodobanie Pan w całopaleniach i ofiarach, jak gdy kto słucha głosu Pana, oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a słuchanie lepsze niż tłuszcz baranów. Bo nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a przestąpienie przykazania jak bałwochwalstwo i czczenie obrazów. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, więc Pan odrzucił ciebie, abyś nie był królem. Wtedy Saul powiedział do Samuela,
Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i Twoje słowo. Bałem się bowiem ludu i słuchałem jego głosu. Widzimy wyraźnie, że to jest bałwochwalstwo, jest równym grzechem nieposłuszeństwu. W Biblii chodzi o odpoczynek, jeśli chodzi o właśnie to słowo, odpoczynek. W Starym Testamencie też jaśniejsze będzie, gdy ziemia ma odpocząć 70 lat, gdy będzie zawsze to słowo po prostu oddawane jako odpocznienie. Dziękuję za uwagę.